Dzień dobry, kochani. Dzisiaj witam Was przy kawce, a w zasadzie po kawce, przy fusach od kawki, tu mokre, wypite. Taką kawę lubię, taką preferuję i taką piję. A tutaj są suche fusy po kawie, po zwykłej kawie, dobrze wysuszone, które wykorzystuję na grządkach. Dlaczego to robię? Dlatego, że fusy od kawy zawierają potas i PK i fosfor. Potas i fosfor. I to są te pierwiastki, które w zasadzie dobrze wpływają na wszystkie rośliny. I zobaczcie, co ja tu zrobiłam. Zebrałam sobie przez całą zimę fusy od kawy, dobrze wysuszone. One mają tendencję do tego, żeby pleśnieć, więc trzeba je dobrze wysuszyć. Zebrałam sobie do kontenerka i rozrzuciłam tutaj, gdzie mam posiane warzywa. Warzywa, które sieje się już w marcu, a więc bób, groch cukrowy, marchewkę, rzodkiewkę, sałatę, rukolę, szpinak. No jest tych warzyw trochę. No sieje się, jak sieje, sieje, to tutaj nie ma żadnej filozofii. Ja to robię w ten sposób, że sobie wytyczam linię, żeby to w miarę prosto rosło sobie i odpowiednie miało między sobą odległości. Wytyczam sobie po prostu za pomocą sznurka te odległości. Natomiast zostawiłam te sznurki właśnie po to, żeby tą kawą przesypać. I teraz powiem tak. Najpierw troszeczkę podlałam, później posypałam kawą, później podlałam znowu, bo kawa jednak ma tendencję do tego, żeby była sypka i żeby ją wiatr rozsypywał, więc trzeba uważać, ponieważ zbliża się pora taka deszczowa, więc mam nadzieję, że ten fosfor i potas przejdą z kawy i wzbogacą ziemię. W zeszłym roku zrobiłam taki eksperyment, że rzodkiewkę pomieszałam z kawą zmieloną i wysiałam w ten sposób, bo miała wzejść ładniejsza. Tak się nie stało, ale powiem Wam, że ta jesienna rzodkiewka, ta wiosenna rzodkiewka u mnie się nie udaje po prostu, dlatego że ja nie wiem, chyba zbyt szybko się robi ciepło i tak się nie, po prostu nie udaje. Zawsze lepsza jest ta jesienna rzodkiewka, która po prostu dłużej, jak gdyby te noce są chłodniejsze, może nie robi się, nie ma takich skoków temperatur dużych. Ta wiosenna jakoś nie bardzo się udaje. Tutaj mam całą grządkę w groszku cukrowym i zrobiłam dokładnie to samo. Posypałam rzędy, gdzie jest groszek, właśnie fusami od kawy. Również podlałam najpierw, zasypałam fusami, podlałam później. Tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze grządkę z bobem i z czosnkiem. Tutaj jest bób na całej grządce, ale posypałam tylko dwa rzędy dla eksperymentu. Chcę zobaczyć, czy będzie różnica pomiędzy tymi rządkami, gdzie są posypane fusy po kawie i resztą grządki. Jestem tego bardzo ciekawa. Będziemy mieć wgląd, czy to rzeczywiście działa, czy nie działa. Natomiast tutaj mam posypane trzy rzędy bobu, bo tutaj mam czosnek ozimy, który już pięknie sobie tutaj wschodzi. Natomiast najlepszym probierzem chyba tego, czy kawa się, fusy od kawy, czy działają, czy nie działają, będzie ta moja duża grządka. To jest grządka dla cebuli i marchewki, a więc dla tej uprawy współrzędnej. I ta grządka została do połowy posypana fusami po kawie. Zobaczcie, a tam już nie. I jestem bardzo ciekawa, to jest mniej więcej połowa grządki, połowa długości tej grządki. Tutaj mamy trzy rzędy cebuli, środkowy i dwa zewnętrzne. I drugi i czwarty rząd to jest marchewka, więc tutaj uprawa współrzędna. Tak to wygląda, jestem bardzo ciekawa tego, jakie wyniki da eksperyment. Kawa wysuszona to jest zupełnie taka sypka substancja, to jest coś takiego. Uważajcie, bo kawa lubi pleśnieć, a już zapleśniała kawa to jest taka grzybnia, której nie chcemy wprowadzać na grządki, więc taką kawę zbieram. Tutaj duże ukłony dla mojej mamy, która również zbiera, dzięki mamuś, również zbiera fusy po kawie.
Niektórzy fusy po kawie wykorzystują do robienia peelingów, do robienia jakichś kosmetyków. No kto co lubi. Ja akurat nie uważam, żeby peelingi były dla nas dobre, ale oczywiście szkoły są różne, także polecam wykorzystywać to, co można wykorzystać jeszcze raz, to, co jest ekologiczne, a na pewno fusy od kawy są. Przynajmniej taką żywimy nadzieję i takie jest założenie. No i zobaczymy, jak tutaj to się będzie sprawdzało i czy faktycznie to zadziała. Mamy dwie grządki eksperymentalne. Jedna to ta długa ze współrzędną uprawą cebuli i marchewki, a więc tej pary, która się bardzo lubi. I druga, cała grządka jest obsiana bobem. Obsiana, tak, obsiana bobem, ale dwa tylko rzędy, te z prawej strony, od strony chodniczka tutaj, dwa są posypane kawą. No i zobaczymy, co się będzie działo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki!